Działkowicze już raczej zamknęli sezon działkowy, przed nami przygotowania do zimy. A jak należy przygotować działki, żeby nie mieć niespodzianki na wiosnę, kiedy nagle okazuje się, że połowy sprzętu nie ma, zginęły cenne rzeczy? Co trzeba zrobić, jak zabezpieczyć działki, bo co roku macie ten sam problem, że na wiosnę nagle jest dużo zgłoszeń, że czegoś nie ma. No tutaj rzeczywiście działkowicze zapominają, że w momencie, kiedy kończą swój sezon, zamykają te swoje działki, no to zostawiają tam bardzo często bardzo drogi sprzęt, dlatego że ten sprzęt, z którego oni korzystają, no po pierwsze jest cenny, po drugie jest no niestety na tym czarnym rynku chodliwy, dlatego też od razu apelujemy do tych wszystkich działkowiczów, którzy nagle dostają jakąś promocyjną ofertę, że mogą w bardzo niskiej cenie kupić chociażby kosiarkę, żeby tego nie robili, no bo zawsze jest ryzyko, że być może kupują sprzęt ukradziony u swojego sąsiada. No ale jakby wracając do zakończenia sezonu działkowego, przypilnujmy, aby te najcenniejsze rzeczy, te, na których nam najbardziej zależy, na które wydaliśmy najwięcej pieniędzy, jednak zabrać ze sobą do domu, zabezpieczyć gdzieś w piwnicy, gdzieś w garażu, dlatego że jeżeli działki tętnią życiem w ciągu wiosny, w ciągu lata, no to rzeczywiście zimą te tereny są opuszczone, tam najczęściej nie ma praktycznie żadnych świadków, dlatego że działki są gdzieś na uboczu, nie ma tam przypadkowych przechodniów, nie ma tam przypadkowych ludzi. No i, to no i nie ma kamer, I nie ma kamer, więc jest to rzeczywiście zachęta dla złodziei. Ale to chyba nie do końca jest też tak, że te działki są takie opustoszałe, bo chyba jednak warto czasem na nie zerknąć, bo może się zdarzyć jakiś dziki lokator. Czy takich sytuacji jest dużo, że jednak jakiś bezdomny gdzieś poza włamaniem po prostu koczuje na działkach? Co by pan radził w tym temacie? Tutaj takiej sytuacji nie mamy dużo, natomiast takie sytuacje rzeczywiście zdarzają się. No tutaj warto, tak jak pani powiedziała, odwiedzić te działki, sprawdzić chociażby, co się tam dzieje przez ten czas, kiedy nas nie ma, a w momencie, kiedy dojdzie do takiej sytuacji, że zobaczymy, że ktoś albo w tym momencie przebywa na naszej działce, albo ewidentnie widzimy ślady, że no, ktoś się dostał do wnętrza altanki, są wywalone drzwi, ktoś tam ewidentnie koczował, powiadomimy policję, zadzwońmy na numer alarmowy 112, no bo wówczas jakby nie wiemy, z kim mamy do czynienia. Czy mamy do czynienia z osobą, która rzeczywiście no, jedyną szkodą, jaką wyrządziła, to włamała się do działki, a potrzebuje po prostu pomocy, opieki. My taką pomoc, opiekę takiej osobie możemy zaoferować. Czy mieliśmy do czynienia z włamaniem? A jeżeli mamy do czynienia z włamaniem, no to nam bardzo zależy na tych śladach pozostawionych przez złodziei. A takie wchodzenie na tą działkę, poprawianie, sprzątanie, no skutecznie wszystko zamazuje, też utrudniając nam dalszą pracę.